Dzień dobry paniom, Dzień dobry. Lucynko i Kasiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dziewczyny. Cześć. Lucynko, podaj nam swoje punkty, proszę. To tak, zawroty głowy, błędnik, bo tam tak wyszło w badaniach, w zasadzie zażywam lekarstwa, ale no, czyli właśnie no, mam te zawroty głowy. Pogarszający się wzrok i właśnie ja nie lubię nosić okularów, bo mam te okulary tylko nie do czytania, ale ogólnie no, nie lubię nosić okularów ani przeciwsłonecznych, ani na ten, i też wtedy jak noszę, jak to przekręcam nieraz, to mam te zawroty głowy. Potem słabiej słyszę na lewe ucho. I teraz mi wyszły guzki na tarczycy, na jednej i na drugiej. Niby są nie, jakieś niegroźne, no ale no ale wyszły. Potem tak. Brak wiary w siebie. Słaba pamięć, więc nie mogę nic tak zapamiętać. Jak nawet książkę, czy tam autora, czy ktokolwiek. Czy nauka języków, to w ogóle przekręcam wyrazy. Nie wiem, nawet niektórzy się uczą tak z piosenki, to ja angielski, czy w ogóle. Nie mam tego. O, mam prawo jazdy, ale no, boję się prowadzić samochodu. Nie wiem, po prostu. Wieczne zmęczenie. Mam takie, że no pracuję, przychodzę z tej pracy i tak zmęczę mnie raz. To jedźmy gdzieś czy coś, a ja cały czas nie wiem, do pracy jestem zmęczona, zmęczona. I tak powtarzające się to słowo zmęczenie. Jestem taka chaotyczna, że zacznę to robić tamto i w zasadzie potem wszystkiego nie dokończę. Później co tak jeszcze. Aha, jestem nerwowa i jak już tak jestem nerwowa, to nawet pracy, to potem tak zaczynam chrząkać, jak dziewczyna, zdenerwowałaś się. Ja mówię, nie, no ale tak mam i potem czasem tak zatyka to. No w tym, no i co tak więcej. No i tutaj tak mam coś takiego, że jeszcze odliczyliśmy z rodzeństwem, no ale też po części ja miałam tam od babci dom, no i ten dom przepisałam, ma się, na mnie jest przepisany, jak podzielimy. Ale zawsze mamy coś trudności z tym w ogóle przepisaniem, bo niby miało być to na mamę, mama umarła, nie przeszło, teraz żeśmy to podzielili, ale z wielkim takim trudem, bo tam jeszcze wujek miał pretensje, no i tak jeszcze zawsze coś wyjdzie z tym majątkiem, że jeszcze coś jeszcze i cały czas nie wiem, czy ten, tak się cieszyłam kiedyś z tego domu, a teraz to tam, no nie wiem, czy bym chciała tam mieszkać, czy nie, no ale no i tyle. Chciałabyś sprawdzić ten dom, tak? No tak sprawdzić w ogóle, no tak. Czy nie wiem, dlaczego tak z tym majątkiem jest, czy faktycznie nie powinniśmy go mieć, czy powinniśmy się podzielić z tym wujkiem, bo tak jakoś to wszystko jest, no. No tego to ci nie powiemy, czy powinniście, czy nie powinniście, bo nie będziemy za was decydować. Możemy sprawdzić, czy tam coś się dzieje energetycznie. I co, chciałabym zaprosić męża, on mi teraz zmarł w lutym i tak w sumie ja byłam chora, on był w szpitalu, żeśmy się tak nie pożegnali. No syna, szwagierkę i inne osoby z rodziny, jeśli chcą. No nie wiem, czy ta moja subtelna część chciałaby coś mi powiedzieć. To tyle. Dobrze, dobrze. Zrobimy to. To poproszę cię teraz o wyłączenie mikrofonu, a my zaczniemy pracę. Na ekranie, Lucynko. Bardzo dobrze, dziękuję. Kasiu, gotowa? Gotowa. To jak zawsze, weź sobie kilka głębokich oddechów. Ułóż się wygodnie, przygotuj się. Wypuść z głowy i z ciała wszystkie napięcia. Policzę teraz od 10 do 1. A ty będziesz zapadać się w bardzo przyjemny relaks. I łączyć się będziesz z ciałem subtelnym Lucynki. Dziesięć, dziewięć, osiem.
Okej, już mamy Lucynę. Powiedz, jak ją widzisz. Rozpoznaj ją najpierw. Lucyna pokazała mi się w scenie z poprzedniego jej życia. Jest zamknięta w lochu. Kamiennym, głębokim, zimnym. Po korytarzu ktoś chodzi i ostrzem noża tnie o kamień. Takim charakterystycznym dźwiękiem. A widzę ją, jak Lucyna leży na podłodze na posadzce w jednej z cel. Okej. Okay. Powiedz mi, czy dziś również i czy przez cały czas przebywa w tym lochu? Tak, tak. I czuję mocne napięcie pulsowania ze wszystkich stron. Czyli w czasie, kiedy jej ciało fizyczne jest tutaj, na Ziemi, w 2020 roku, jej ciało subtelne pozostaje tam, w tym lochu. Tak. To znaczy, że w poprzednim życiu zmarła w tamtym miejscu? Nawet nie w poprzednim życiu, już przynajmniej 3 życia. Przynajmniej 3 życia. Okej. Okay. Rozpoznana jest przez ciebie. Powiedz, czy ciebie już widzi, czy ciebie rozpoznaje i pamięta. Bardziej mnie czuje. Lucyna jest ślepa. Oślepiono ją. Powiedz jeszcze, jak ją widzisz. Wszystko, co tam jest w tym pomieszczeniu, jak wygląda jej ciało subtelne tam, gdzie jest. Jest sama w tym lochu, to po pierwsze. Tam nie ma nic, nawet nie ma leżanki, są tylko brukowane, zimne kamienie na podłodze i ścianie. Jest bardzo zaniedbana, brudna, zziębnięta, wychudzona. Widać, że jest tam bardzo, bardzo długo. Wystraszona, wyczerpana, zrezygnowana. Siedzi i trzyma się krat. Praktycznie siedzi, leży. Przed upadkiem powstrzymuje ją tylko to, że trzyma się krat. Jest obdarty i sukience. Wygląda naprawdę bardzo źle. Okej. Okay. Powiedziałaś, że słychać jakiś dźwięk ostrza przesuwanego po kamieniach. Unieś się ponad tak. tę przestrzeń i powiedz, co to za dźwięki, skąd dochodzi. Z korytarzy. To jest taki spory loch. Wytwarza go postać w kapturze, która tak jakby chodzi, przechadza się, pilnuje, bądź specjalnie powoduje ten dźwięk, żeby właśnie. Lucyna bała się jeszcze bardziej, żeby była groza. Strach i groza. Zapytaj Lucynki tam, w tamtym miejscu, jak często słyszy ten dźwięk? Mówię, że nieustannie. I nie, w związku z tym nieustannie też boi się i odczuwa grozę? Tak, dźwięk jest przenikliwy, straszny, zatwarzający i dobiega z różnych kierunków, nie zawsze z tego samego. I co ona myśli o tym dźwięku? Czy ona w ogóle wie, skąd on dochodzi? Czy to, że jest niekierunkowy i niejednostajny, powoduje coś jeszcze? Powoduje uczucie bólu, rozrywania. Tak jak tnie kamienie, tak ona to odczuwa na skórze, a w sobie. Dźwięk ją rozdziera. A tak, zmaga strach, ponieważ nie wie, z której strony dobiegnie. Czasem jest bliżej, czasem dalej. Czy oprócz tego dźwięku ktokolwiek przychodzi do niej, dotyka ją, robi jej krzywdę? Co mówi? W tym momencie nie, wcześniej tak. Okej. Okay. W którym miejscu odczuwa to rozrywanie i ból, kiedy słyszy ten dźwięk?
Od biodra po klatkę piersiową, tak na ukos. Czasem w drugą stronę. Nie jest to zawsze w tym samym, ale na całym, tak przez całe ciało. Są to długie pociągnięcia. Podejdź do niej, Kasiu. Popatrz, czy coś widać na zewnątrz. W tych miejscach, w których Ma pokaleczone ciało. pokaleczone. Czy jest to jakaś rana pochodząca z przeszłości? Tak. Poproś Lucynkę, żeby sprawdziła, czy w środku w tej ranie jest coś. Coś, co, czego ona nie wyprodukowała, co nie jest jej produkcją. Co mówi? Ból jest jej, na pewno. Tak, to wiemy. A czy jest coś wewnątrz, coś, co podtrzymuje ten ból, co rezonuje z tym bólem albo wzmaga go? Mówisz, że na pewno tak, bo gdyby tego nie było, nie odczuwałaby cały czas ciągnięć noża na sobie. Niech włoży swoją rękę i sprawdzi to. Właśnie proszę ją o to, żeby poszukała. Czy coś jest w niej, w środku? Mówi, że są tam takie szyny, przez które idzie ostrze za każdym razem, na każdej ranie. Osadzone są szyny. Szyny. Dokładnie od biodra po klatkę piersiową. Tak. Drugie są jeszcze z drugiej strony, ale praktycznie cały jej korpus. Ile jest tych szyn łącznie? Z pięć. Pięć. Co powodują te szyny dziś w jej życiu fizycznym jako Lucynka? Jako Lucynki. Lucynka mówi, że rozdarcie, że jej ciało nie czuje się dobrze w swoim ciele, nie jest z nim zespolona. Odczuwa je jako coś może nie obcego, ale tak nie potrafi się z nim utożsamić. A dokucza jej. Odczuwa od czasu do czasu różne bóle, których nie zna pochodzenia. Ale one mijają. Po prostu przychodzi jakiś skurcz, ból. Rozumiem. Nie wiem, czy do końca jej się podoba jej ciało. Czyli brakuje akceptacji. Okej. Okay. Niech, Kasiu, co ty wyczuwasz, kiedy dotykasz tej szyny, za pozwoleniem oczywiście Lucynki, widziałaś też tę postać z kapturem i ten nóż. Zobacz, czy coś mają wspólnego. Tak, Loch jest w tej postaci, a Lucyna jest jego więźniem. To się W jeszcze... tym momencie nie zadaje jej tych ciosów bezpośrednio, tylko mentalnie. Mentalnie. Ale kiedyś on zagdał te ciosy. Okej. Ale chodząc tym nożem i wywołując te dźwięki, powoduje, że Lucynka je odczuwa. Tak. Czyli nie tylko mentalnie. Te szyny są rodzajem jakiegoś urządzenia, które rezonuje z tym nożem i z dźwiękiem. Sprawdź, czy z nożem, czy z dźwiękiem, z czym tak naprawdę rezonuje. Z nożem i tymi kamieniami. No dźwięk też, ale to jak on przesuwa je po kamieniach, to tak jakby ją tam ciął. Zobacz, jak to W tych wygląda, ten miejscach. proces. Co się dzieje wtedy, kiedy on to robi? Co jest wysyłane w jej stronę? Impuls. Impuls, bo ja też czuła cały czas takie mocne ściśnięcia w przestrzeni. To jest taki nacisk, jak fala uderzeniowa, który mocno spręża tam powietrze wokół niej. Czyli zaciska jakby to powietrze. Tak. Odczytaj ten impuls. Zobacz, czy tam są jakieś informacje, co jest tym impulsem, co się za nim kryje. To jest niemoc. Niemoc. Osłabienie. Bezsilność. Apatia.
Lucynka fizyczna mówi, że ciągle odczuwa zmęczenie, że jest wiecznie zmęczona. To jest jeden z jej punktów do tej sesji. Sprawdź, czy to zmęczenie ciała fizycznego ma związek z tymi impulsami. Tak. Znaczy, że ta postać bardzo, bardzo mocno ingeruje. Powiedz Lucynce, żeby wstała. Nie ma siły. Ma siłę. Żadne impulsy już nie dochodzą. On teraz tego nie robi. Jej nóżki i rączki to praktycznie same kości. Ciało chwieje się na nich, ale stara się wstać. Bardzo dobrze. To bardzo ważny etap, żeby wstać. Zapytaj ją, kiedy już stoi, czy zgadza się na tę pracę dla siebie i nad sobą. Tak, zgadza się. Bardzo dobrze. W takim razie niech tylko myślą jedną otworzy te drzwi od tego lochu. Może też zburzyć te ściany. Nie ma znaczenia, co woli. Otworzyła drzwi. Bardzo dobrze. Niech wezwie tę postać w kapturze. Na jej rozkaz ma stanąć naprzeciwko. Ale w takiej boi odległości. Się. Ona się boi? Bardzo. Niech go zawoła. On zrobi tylko to, na co ona pozwoli. Jeśli nie chce, żeby zrobił jej cokolwiek, to nie zrobi. Nie będzie miał takiej mocy. Niech go zawoła. Przyszedł. Ma stanąć pod ścianą, naprzeciwko niej. Jest na mnie w lochu. Teraz ma zdjąć ten kaptur, pokazać swoją twarz. Ja widzę kościotrupa. Lucynka. Słabo cię słyszę, to bardzo. Lucynka kogo widzi? Mówi, że siebie. Mówi, że siebie tam widzi? Tak. Niech popatrzy w oczy tej istocie. Jak patrzy jej głęboko w oczy, jaka postać się pojawia? Mówię, że ma żółte oczy. Że ma żółte oczy i zapadnięte oczodoły i policzki. Jaką ma źrenicę? Jakie ma źrenice? Wąskie. Jak szparki. Zapytaj, kogo przypominają te oczy. On formę może przybierać, jaką tylko mówi, chce. Mówi, że węża. Węża. Cały czas uważa, że to jest ona, że widzi siebie. Mówi, twarz jest bardzo podobna do jej twarzy, ale oczy są nie jej. Jakieś straszne, demoniczne. Ale on nie może się ruszać. Nie może jej niczego zrobić. Wie już to? Nic nie robi, więc tylko stoi. Dobrze. Niech mu powie ona, że ma przyjąć swoją prawdziwą formę, oryginalną. Taką jak jego oczy. Jest to jakieś połączenie jakby ptak z wężem. To hybryda, czy więcej niż taka jedna? Taka hybryda. 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 Okej. Widzi to Lucynka? Tak. A teraz zademonstruje mu swoją moc. I zademonstruje mu to, kto jest więźniem, czyim. Niech w swojej głowie wykreuje coś w rodzaju małej klatki. Postawi obok niego tę klatkę, samą myślą tylko. Dobrze. Niech każe mu tam wejść. Też tylko myślą.
zrobił. Znalazł się w klatce. Teraz niech zmniejszy tę klatkę o połowę. Jest jak ściśnięta kostka. Cały czas się go boi? Nie, pod wpływem tego, co widzi, to czuję się bardziej pewnie. Ale cały czas wyczuwam od niej lęk. Zaczyna rozumieć swoją moc i kreację, siłę swojej kreacji? Tak. Może za pomocą myśli unieść tę klatkę z tym bytem i obkręcić ją w kółko, jeśli chce. Niech to zrobi. Tak się dzieje. Tak się dzieje. Może zrobić jeszcze wiele innych rzeczy. Ale teraz nie będziemy się tym zajmować, bo musimy zbadać jej sytuację, sprawdzić, jak to się stało, że znalazła się w takim miejscu. Gotowa? Tak, bardzo chciałaby stąd wyjść. Bardzo dobrze. Ten byt tu zostaje. A my idziemy dalej. Idziemy do miejsca. Powiedziałaś, że co najmniej od trzech, będąc tam, miała co najmniej trzy wcielenia. To idziemy do miejsca i do momentu tuż przed tym, jak znalazła się w tym miejscu. Raz, dwa i trzy. Dokąd nas zaprowadziła? Do swojego życia z tamtego momentu. To powiedz mi trochę więcej, który jest rok, czy jest kobietą, czy mężczyzną? Jest kobietą, jest zielarką, znachorką. Czasy są dawne, mroczne. Widzę jej w takiej sukni, jak mniszka. Jest może 1400 któryś rok. Jest zielarką, jest oskarżona o czary. Kto ją oskarża? Widzę ją na trybunale, widzę ją przy sądzie. Widzę trzech kapłanów. Tak. Jeden główny. Patrząc na niego, to ten gad. Zobacz, czy to jest człowiek fizyczny, który jest podpięty. Tak, bo widzę człowieka, ale widzę, jak przebijają się oczy tego gada. Podpięty czy współpracujący? Czy to jest to samo? Współpracujący. Okej. Czyli bardzo świadomie to tak. robi, co robi. Okej. Tak, wyszukiwał takie kobiety jak Lucyna. Świetnie, zaraz sobie z nim porozmawiamy. Jak się nazywa? On? Tak. Gabriel. Gabriel. Och. Och. Bardzo ciekawe. Gad Gabriel. Zobacz tylko jeszcze, Kasiu, czy ten Gad Gabriel i ten, którego spotkałyśmy w więzieniu i tam został, to jest ten sam, czy nie? Wydaje mi się, że ten, który był w więzieniu, to był przyboczny. Okej, jeden z tych trzech. Dobra. Pozwolisz mi porozmawiać z Gabrielem? Dobrze. Dobrze, puść go. Dzień dobry, Gabrielu. Choć nie wiem, czy to słowo dobry to jest dobre słowo dla ciebie. Nie wiem, czy lubisz cokolwiek, co jest dobre i czy rozumiesz słowo dobre. Dlaczego wyszukujesz takie kobiety jak Lucyna, jak ta zielarka, którą właśnie osądzasz? Odpowiedz. Dlaczego szukasz, wyszukujesz, wyłapujesz takie kobiety jak ona? Nienawidzę ich. Dlaczego?
światłem. A co powoduje światło dla ciebie? Dlaczego nienawidzisz światła? Rozprasza mrok. Co tobie przeszkadza w rozpraszaniu mroku? Ja lubię mrok. Ja jestem mrok. To idź tam, gdzie jest mrok. Po co przychodzisz tu, gdzie jest światło? Nikt cię tu nie zapraszał. Ja mam za zadanie gasić światło. Kto ci dał to zadanie? Sam sobie dałem. Po co chcesz to jest robić? Jest wstrętne. Jest wstrętne, bo go nie rozumiesz. Tak samo jak nie rozumiesz dobra, nie rozumiesz światła, nie rozumiesz życia. Bo sam jesteś, śmiercią. Dziurą bez dna. Zostaw mnie z Kasią. Kasiu, rozłącz się. Wyrzuć go z siebie. Powiedz mi tylko, co czułaś, kiedy go przepuszczałaś. Wściekłość na nas. Dlaczego? Strasznie plugawił, wyzywał. To jego problem. I wił się ze wściekłości. Czuł, że jesteśmy silne. I mamy moc sprawczą i go po prostu go krew zalała. Okej, to znaczy, że się bardzo boi. Bo zawsze pod spodem, pod tą wściekłością i złością jest strach. Niewyobrażalnie wielki strach. Pokaż to Lucynce. Uświadomiła to sobie? Tak, z każdą chwilą je obserwuję razem z nami. Bardzo dobrze. Okej. Jak on wtedy reagował na tę kobietę, na Lucynkę, która była tą zielarką, znachorką? Zobacz tylko na poziomie energetycznym, co się dzieje pomiędzy nimi. Ona świeci bardzo jasno. A on chodzi wokół niej. Wchodzi i próbuje ją zastraszyć. Czego używa? Co stosuje, żeby ją zastraszyć? On chodzi wokół niej i zatacza coraz mniejsze kręgi, a spycha ją ciemnością. To jest takie subtelne, ale tak po prostu spycha ją. Atakuje tą ciemnością. Ona jako światło nie broni się, tylko po prostu wycofuje delikatnie. Zobacz, co się dzieje z tym jej światłem, kiedy ona się wycofuje. Zanika, to znaczy robi się coraz mniejsze i mniejsze, słabnie. Jej ekspresja tego światła zaczyna gasnąć delikatnie. Co się wydarzyło na poziomie emocji wtedy, kiedy jej światło zaczęło przygasać? Zaczęła wątpić swoje światło. Zaczęła ta ciemność ją atakować i naciskać na nią. I ona zaczęła w swojej przestrzeni czuć presję, nacisk. I pojawiło się zwątpienie. Się wyzwolić. Tak. Co na poziomie mentalnym się, czyli myśli i przekonań, zaczęło się dziać? Co się zmieniło? Bo zaczęła czuć się zaszczuta, zastraszana. Zaczęto zabierać jej przestrzeń. Jej światło nie docierało już tak daleko, tylko ciemność się spychała, więc zaczęła zamykać się w sobie, kurczyć. Kurczyć. Okej. Widzi to Lucynka? Obserwuje cały czas uważnie? Tak, cały czas jest obok. Przyspieszamy trochę czas i
pójść do momentu, kiedy doszło do podpięcia. Który to był moment? Może nie trzeba przyspieszać czasu, ale wyłap dokładnie ten moment. Wiesz, Anetka, ja to widzę tak, że on ją po prostu coraz bardziej ona blednie, 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 aż jej światło zamyka się w niej i chowa. I chowa. Czy ten moment zwątpienia to jest ten moment, w którym doszło do jakby takiego... wycofania się? Tak. Tak. Czyli to zwątpienie. Zwątpienia i strachu. I tam się pojawił po prostu strach. Strach. I bardziej ten strach niż zwątpienie. Mogę porozmawiać z Lucynką tam, w tamtym miejscu, z nią. Powiedz tylko, jak ma na imię. Chcę jej zadać. Światłem. Z tym światłem. Jak ma na imię? Oliwia. Oliwia. To zostawmy je z nią na chwilę. Cześć, Oliwio. Hej. Cześć. Przychodzę z twojej przyszłości. Mam na imię Aneta. Twoje ciało fizyczne z 2020 roku poprosiło o pomoc, o tę sesję, o tę pracę. Szukamy przyczyny twoich problemów, których doświadczasz w swoim życiu dziś. Zobaczyłyśmy już bardzo dużo. Chciałabym, żebyś poszukała tego zwątpienia i powiedziała mi, czego ono dotyczy. Odnalazła je i przebadała, przeskanowała. Powiedziała dokładnie, czego ono dotyczy. Patrzyłam. Zwątpiłam w swoje światło. Dlaczego? Bo ciemność była tak silna. I poczułam, że mnie pochłonie, że jestem za słaba. I co się stało? Zaczęłam zamykać oczy. Tak. I przestałam wierzyć w siebie. I to właśnie... I że mrok jest wszędzie naokoło, zobaczyłam. A to właśnie wtedy, kiedy... Gdybym się nie obróciła, tam była ciemność i zaczęłam się bać. Czy właśnie wtedy, kiedy zwątpiłaś, otoczył cię ten mrok? Tak. Okej. Zostaw mnie z Kasią. Kasiu, rozłącz się. Okej. Zobacz, od tamtego momentu do dzisiejszego dnia w 2020 roku. Ile razy urodziła się podpięta pod to gadzie towarzystwo? Teraz jest czwarte życie. Czwarte życie. Powiedz mi jeszcze, Kasiu, po tym, jak zamknęła ją ta ciemność, co się z nią działo, ale tak w takim telegraficznym skrócie. Chodzi ci fizycznie czy fizycznie, energetycznie? Fizycznie. I zaraz też sprawdzimy energetycznie. Fizycznie została skazana. I żeby ją utwierdzić w tym jej małości, była bardzo torturowana. Zadano jej bardzo dużo cierpienia, oślepiono ją, wypalono jej oczy, zadano mnóstwo ran na ciele, ale w taki sposób, żeby nie umarła zbyt szybko. A później ją zamknięto w tym lochu, żeby skonała. Okej. Zobacz, dlaczego jej dusza, jej ciało subtelne nie wyszło nigdy, spraw czy tak było w ogóle, z tego lochu. Dlaczego ono w tym lochu cały czas jest? Wiesz co, to jest to chyba ciśnienie, które poczułam na samym początku, to ściskanie. To jest jak taka kamfora, która utrzyma tam cały czas, nie pozwala jej odejść.
uwolnić się z tamtego miejsca. Okej, okay, zobacz To tak teraz. jakby ta ciemność cały czas ją tam ściskała, w tamtej przestrzeni. Okej. Okay. Tamto miejsce istniało kiedyś fizycznie. Zobacz na poziomie energetycznym, gdzie się znajduje. To jest gdzieś Francja. To jest gdzieś Francja. Czyli w miejscu, czy tam cały czas są jakieś lochy? Tak. Okej. Okay. Czyli oprócz ciała subtelnego, lucynki, są też tam inne istoty uwięzione w podobny sposób? Tak. Jak wiele jest takich istot? Tutaj widzę gdzieś około 50. Czy to wszystko są kobiety, które zginęły w podobny sposób? Tak. Właśnie dlatego, że były światłem? Tak. Czyli na poziomie fizycznym potrafiły leczyć, znały się na ziołach, pomagały innym. Co jeszcze? Czym się charakteryzowały te kobiety? Miały zdolności uzdrawiające. Miały w rękach moc, ciepło. Coś, co dawało ukojenie, spokój, zdrowie. Właśnie tą mądrość. Były mądre. Chociaż same nie wiedziały, skąd miały tą mądrość, ale po prostu potrafiły pomagać. Znały zioła, wiedziały, jak je użyć. Jasne. Okej, okay. Dobra. I one wszystkie, zobacz, czy wszystkie te kobiety mają dziś ciała fizyczne na ziemi. Tak jak Lucynka, czy inkarnują z tamtego miejsca. Inkarnują. Okej. Okay. I jak wygląda charakterystyka, czy są jakieś podobieństwa w przeżywaniu, doświadczaniu życia fizycznego u tych wszystkich kobiet, włącznie z Lucynką? Znaczy, widzę, że te wszystkie kobiety są pokaleczone, więc są odcięte od swych ciał. Z reguły chorują na różne dolegliwości, takie niezidentyfikowane albo bardzo długofalowe. Te choroby bardzo długo się ciągną. Są bardzo dokuczliwe i ingerujące w ciało. Są słabe, wątłe, delikatne, bojaźliwe, niewierzące w siebie. Wszystko jasne. I takie po prostu umniejszające sobie też bardzo. To umniejszanie wynika z tego, że ich światło zamknęły w środku i pozwoliło otoczyć się mrokiem. Tak? Tak, dlatego są tak wycofane, tak, nie czują swojej mocy. Lucynka to widzi, słyszy. Widzi. Chciałaby przekazać informacje innym kobietom, które miały podobny los? Tak, bardzo. Niech to zrobi. Ta informacja dotarła do nich? Dotarła, ale nie wszystkie sobie poradziły z tym. Okej. Okay. My nie możemy ingerować, ale jeśli one będą chciały popatrzeć, co robi Lucynka, Lucynka na to wyrazi zgodę, będą mogły wykonać swoją pracę. Tak samo jak ona. Dobrze. Lucynka zgadza się na to, żeby one miały dostęp do informacji, w jaki sposób ona pracuje? Tak. Okej, okay. Dobra, to mamy to. Popatrz jeszcze tylko, Kasiu, w jaki sposób Lucynka inkarnowała za każdym razem. Jak inkarnuje się z tamtego miejsca? Jak robią to te gady? Bo rozumiem, że to one o tym decydują. Tak. Lucynka nie przechodzi tak od razu z życia do życia. Jest też przez pewien czas zamykana tam. Dopiero po jakimś czasie pozwala jej się reinkarnować, ale to po to, żeby
żeby jej energia była taka, może nie życiodajna, ale żeby funkcjonowała, żeby była. Mhm. Czyli po co jest życie fizyczne? Po co jej każą, czy pozwalają inkarnować? Po co ją wysyłają na ziemię? Esencja potrzebuje reinkarnacji, będąc tak stłamszoną i zamkniętą, do ciała fizycznego po to, żeby ta esencja się troszeczkę, może nie oczyściła, ale tak troszeczkę zregenerowała, trochę podkręciła. Rozumiem. Mogła trochę funkcjonować, bo taka jest zupełnie bezużyteczna dla nich, taka stłamszona i zgnieciona. Musi ten płomyczek trochę tam zapalić. Się zapalić. Aha, to zobacz, jak wygląda ten proces regeneracji. Jak wyglądał przy każdym z tych żyć? Ten płomyczek się tam po prostu tlił, bo pomimo tego, że ona była odcięta od swojej mocy, to jednak Lucyna doświadczała różnych innych rzeczy. Takiego normalnego życia. Jak emocje, jak młodość. No wszystkiego tego, czego doświadczamy. Może te życia nie były łatwe, proste i nie były długie i szczęśliwe, ale jednak były jakaś bliskość z innymi osobami, jakieś plany. Zobacz, Kasiu, co powodowało tę regenerację tego płomyczka. To bardzo ważne, żebyś to zobaczyła. Sama istota życia. Sama istota życia. Zobacz, co konkretnie w życiu Lucynki, tym obecnym. Ja sądzę, że bliskość, bycie dla kogoś. Dlaczego akurat bliskość? Co takiego jest w tej bliskości? Lucyna jako światło, jako ta moc i energia dawała życie, zdrowie, wiedzę, swoją umiejętności. To było jej istectwo. Żyjąc, nawet nie na swoich warunkach, miała dużą potrzebę pomimo wszystko dawania siebie. Posiadania bliskich wokół siebie, chociaż garstki, takiego ciepła. Zobacz, czym jest to ciepło, Kasiu. O jakie to, jaką wibrację, albo emocje, albo jakie uczucie tu chodzi? O miłość. O miłość. I ta miłość... Opiekę, miłość. Troskę, czułość. Troska. Czy nie jest to przeciwstawne temu, co reprezentują te gady? Absolutnie przeciwstawne. Ale to pozwalało Licyńce wzniecić chociaż trochę swój płomień. To nie tylko regeneruje. To jest istotą życia. Przypomnij teraz Lucynce, jak zareagował ten gad, kiedy zaczęłam zadawać mu pytania. Agresją. Agresją i wściekłością. Dlaczego się wściekał? Dlaczego był agresywny? Bał się, był przerażony. Dlaczego? Bo wiedział, że jesteśmy silne. Czego się tak naprawdę... Czuł twoją moc. On wyczuł, że jesteś silna, że się go nie boisz. Czym jest ta moc, Kasiu? Jest agresją? No nie. Czym jest? Spokojem, miłością, światłem. Lucynka to rozumie? Rozumie, czego Zaczyna on się chyba boi? Do niej to docierać. I ona cały czas ma to w środku. Ma w sobie. Cały czas to w niej jest. I zapyta jej, czy chce tę pracę dokończyć z tego miejsca, czy chce pójść do przeszłości. Wtedy, kiedy pozwoliła samej sobie wzwątpić w tę moc, siłę, miłość, w światło swoje.
wszystko jedno. I tak jest to możliwe. Wiesz, że chciałaby do przeszłości, tak jak była światłem, jak się zobaczyła. Bardzo dobrze. To w takim razie idziemy tam. Na trzy. Niech ona prowadzi. Jeden, dwa, trzy. Zostawisz mnie z nią? Dobrze. Będę ją nazywać Lucynką cały czas. Lucynko. Witaj, Aneto. Pamiętasz mnie? Pamiętam. Gdzie jest twoje światło? Moje piersi. Gdzie jeszcze? Wszędzie, nie widzisz go? Widzę. Czuję. Jak się czujesz? Doświadczając go i będąc świadomym, że je masz, że nim jesteś? Lekka. Jaka jeszcze? Czekam, aż usłyszę jedno słowo. Spokojna. Jaka jeszcze? Czysta. Jaka? Czuję się silna. Silna. A tak spokojnie, silna. Wiesz, jak się nazywa taka siła? To jest moc. Nie. To jest po prostu twoja moc. Posłuchaj. W tym życiu jesteś zielarką i znachorką. Wykorzystujesz to swoje światło do tego, żeby być dla innych osób. Inspirujesz je, ich pomagasz. Tak. Komuś bardzo się nie podoba to, że taka jesteś. Wiesz dlaczego? Zazdrości mojej wiedzy. Dlaczego jeszcze się nie podoba? Drażni go moje światło. Zobacz, dlaczego drażni go twoje światło. Bo sam takiego nie ma. Bo sam jest jego zaprzeczeniem. Rozumiesz? Ale to nie znaczy, że masz się temu poddać. Rozumiesz. Pójdziemy teraz kawałek do przodu. Do momentu, w którym będą ciebie oskarżali i próbowali zdeprecjonować wszystko to, co robisz. Ok? I ty idziesz tam z całą wiedzą, którą masz, którą zebrałaś. I z tą świadomością, którą masz teraz. Ok? Gotowa? Dobrze. Idziemy. Już. I powiedz mi, co się dzieje. Staję naprzeciwko nich. Związanymi rękoma. Tak. I tylko patrzę, jak zioną nienawiścią do mnie. Krzyczą coś. Nie dadzą mi dojść do słowa. To ja ciebie zapytam, a ty w ogóle chcesz do nich mówić? Chcesz im coś tłumaczyć? Nie. Chcesz z nimi walczyć? Nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie. Czy są otwarci na twoje tłumaczenia? Nie. Czy jest jakikolwiek... Czuję, jak chcą mnie zabić po prostu. Nienawidzą mnie. Czy jest jakikolwiek sposób na to, żeby oni zrozumieli? Nie. Dobra informacja jest taka, że to nie jest twój problem. I ich nienawiść i złość też nie jest twoim problemem. To są ich emocje, ich uczucia, ich męka osobiście. Co zrobić? Co możesz zrobić? Pamiętasz, co mi przed chwilą powiedziałaś o swoim świetle? Tak.
wiesz, co masz zrobić. Zrób to teraz. I powiedz, co się dzieje. I to jak moje światło rozprasza wszystko. Dlatego, że walczysz? Nie. A dlaczego? Po prostu odcinam się na nich. Jest tak silny, że nawet ich nie widzę. Mogą ci coś zrobić? Moje światło ich razi. I przeraża. Zobacz, jak, no właśnie, jak jeszcze reagują na ciebie, na twoje światło, na to, kim jesteś tak naprawdę. Wycofują się, uciekają. Rozumiesz? Nie musisz być, robić nic, absolutnie nic, tylko być taka, jaką jesteś. Świadoma swojego światła i swojej mocy. To wszystko. To wszystko. Rozumiesz? To co? Gotowa, żeby wrócić do 2020 roku? Tak. Na twoich warunkach? Z pełną mocą? Świadoma, absolutnie świadoma swojego światła? Swojej mocy, swojego ciepła, swojej miłości, tego wszystkiego, czym jesteś? Tak, z moim światłem. Z twoim światłem. Wracamy do 2020 roku. Jak powiem trzy, spotkamy się tam. A wiesz, co to znaczy? Ta zmiana decyzji zmieniła całą twoją linię czasową. Wszystko to nigdy się nie wydarzyło. 1, 2 i 3. Cześć, Lucynko. Cześć, Anneto. Jak się czujesz? Moje samopoczucie się nie zmieniło od momentu, jak się widziałyśmy przed chwilą. A powiedz, gdzie jesteś? Gdzie jesteś teraz? Jak wygląda przestrzeń, w której przebywasz? Tak naprawdę jestem z wielkim koszem w dłoniach. Stoisz przede mną. Co masz w tym koszu? Zioła. Co będziesz robiła? Jesteśmy przy topolach. Będę robić wywar. Widzę, że to bardzo silna natura. To zbieranie, leczenie. Sprawdź, czy masz dostęp do swojej mądrości, do swojej wewnętrznej wiedzy. Wszystko mam ze sobą. Bardzo dobrze. To sprawdzimy parę rzeczy, o które poprosiło twoje ciało fizyczne, ok? Dobrze. Zobacz, jak twoja głowa, samopoczucie, takie, jeżeli chodzi o równowagę ciała fizycznego, stabilność. Wszystko jest dobrze. Super. Jak twoje oczy, twój wzrok? Czasami je wytężam, ale wszystko jest dobrze. Obejrzyj swoją tarczycę i wszystkie hormony. Cały swój układ hormonalny. Wszystko można wyregulować. To wyreguluj tutaj na poziomie energii i wyślij te informacje o wyregulowaniu swojemu ciału fizycznemu.
Już. Zobacz zatoki, uszy. Wszystko można zharmonizować. Wiesz jak? Tak. Za chwilkę sobie to zrobisz. Powiedz, czy lubisz jeździć samochodem? Nie za bardzo. A dlaczego? Jaki jest powód? Lubię dotyk ziemi. Lubisz prędkość jazdy związaną z jazdą samochodem? Okej. Nie. No dobrze, masz jakieś lęki, zmęczenie, nerwowość? Nie, ale lubię kontakt z naturą. Wiesz, odziedziczyłaś pewien dom. Nie wiem w jakim miejscu, być może jest właśnie blisko ziemi. Mogłybyśmy pójść teraz do tego domu i sprawdzić, czy wszystko z nim jest w porządku. Zaprowadzisz nas tam? Dobrze. To idziemy. Raz, dwa i trzy. Obejrzyj ten dom z góry, z dołu i powiedz, czy wszystko jest tam w porządku. Czy nie ma niczego, co by cię niepokoiło, nie niepokoiło. Jest trochę emocji. Niedobrej, tak, niezdrowej, trochę zawiści, zazdrości. Chcesz, żeby te emocje tam były? To nie są moje emocje. Nie To są. inni kłócą się, zazdroszczą, szarpią. Ale ten dom ty odziedziczyłaś. Więc oznacza to, że jest to twoja przestrzeń. Więc w twojej przestrzeni, wszystko jedno, czy fizycznej, czy tej eterycznej, to ty decydujesz, jakie emocje, jakie wibracje panują. Zadecyduj więc. Wiem już, o co ci chodzi. To zrób to, co trzeba i powiedz, co robisz. Dmucham. Po prostu dmucham. Wielkim, dużym dmuchnięciem i rozwiewam wszystkie te emocje, które wiszą nad tym domem. Czym chcesz wypełnić ten dom? Światłem. Ciepłem. Jest jasne. Jest jasny i czysty. Biorę swoją spódnicę i strzepuję z niego wszystkie złe emocje. Bardzo dobrze. Zobacz, czy teraz wszystkie urzędowe sprawy już pójdą gładko. Wszystko powinno być już okej. Bardzo dobrze. Możemy wrócić do miejsca. Wyjść z tego domu i wrócić tam, gdzie się spotkałyśmy przed chwilą, bo jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Tak. W lutym zmarł twój mąż. Czy chciałabyś się z nim spotkać, bo twoja fizyczna część powiedziała, że nie miała możliwości, żeby się z nim pożegnać. Chciałabyś go zaprosić teraz do swojej przestrzeni? Bakowice za to polu. Rozpoznaj go. To twój mąż? Tak. Chce podejść do ciebie? Czeka, czy się zgodzę. Zgadzasz się? Tak. To zaproś go. Jest trochę onieśmielony. Dlaczego? Miejscem i to jak promienieje. Chciałabyś mu wysłać wszystkie informacje? Tak. Wyślij. Powiedz mu wszystko. Chciałby powiedzieć coś tobie?
trochę spłukany. Próbował gdzieś podejść do mnie, ale do tej pory nie mógł. A teraz, kiedy mu pozwoliłaś, kiedy dostał od ciebie wszystkie informacje? Łatwiej mu? Łatwiej. Łatwiej. Trzyma mnie za rękę. Inspirujesz go? Tak. Czuję od ciebie miłość, ciepło, światło. Przepraszam mnie, że nie zdążył z tyloma rzeczami. Chciałabyś i ty coś mu powiedzieć? Że to nie szkodzi. Że nic się nie stało. Chciałabyś coś zrobić dla niego? Ja mu pokazałam, jak można wzbudzić światło w sobie. Bardzo pięknie. To piękny prezent. Jak zareagował? Wie już, jak to robić? Jak przyszedł, był zlękniony. Stłumiony. Szary. Teraz wie, jak jest jasny. Jak ja. Aż się wzruszyła. Czy będzie teraz spokojniejszy, szczęśliwszy, bardziej radosny? Tak, nie ma już w nim poczucia winy. Dobrze, bardzo dobrze. Wypuścisz, przytul go jeszcze i pozwól mu się przytulić. Wolne istoty mogą mieć kontakt zawsze. Wiecie o tym. Wypuścisz go teraz, żeby poszedł do swojego miejsca? Tak, wiem. To zrobimy tak. Otwórz mężowi taki portal. Cudowny, wspaniały. O przepięknych wibracjach, pełnych miłości. I wejdź tam razem z nim. Zapytaj, czy mu się podoba. Chciałby tam zostać? Wiem, że musimy się pożegnać. Ale tylko na chwilę. Zawsze możecie się spotkać. On nie ma ciała fizycznego w tym momencie na ziemi, ale na tym poziomie subtelnym możecie być w kontakcie wtedy, kiedy chcecie. Zawsze. Zobacz, czy jest jeszcze coś, co go utrzymuje tutaj. Tutaj, w tym... w tym ziemskim systemie. Niewypowiedziane słowa. Zapytaj, czy chciałby je teraz wypowiedzieć. Albo po prostu zebrać je, anulować. Powiedział, że ja wiem. Przecież mam to w sercu. To powiedz mu to. Można już odejść. Spokoju? Tak. Dobrze. Jeśli jest jeszcze jakaś energia w czymś nieożywionym lub w jakichś żywych osobach lub
istotach. Powiedz mężowi, żeby zebrał całą tą energię albo anulował, żeby nie było niczego, co go tu wiąże na ziemi. Przyjdzie tutaj, ale na swoich warunkach, a nie dlatego, że jest związany, przywiązany do czegoś. Już może odejść. Bardzo dobrze. A ty gotowa jesteś, żeby go puścić? Tak. No to zrób to. Wypuść go. Powiedz, żeby zamknął za sobą drzwi. Odszedł. Bardzo dobrze. Lucynko, czy jest jeszcze coś, co chciałabyś zrobić z nami w naszej obecności? Nie, nie. Teraz mogę się oddzielać. Jeśli chcesz, to prześlij też informacje swoim bliskim, wszystkim, którym chcesz. Wspominałaś o synu, szwagierce, jeszcze innych bliskich osobach. Wysłałaś? Tak. Dostali? Tak, wysłałam. Dobrze. Zobacz jeszcze na koniec te kobiety. Esencje, ciała subtelne tych kobiet, które za to zwątpiły w swoje światło, którym na początku przekazałaś informację. Niektóre się przebudziły. Bardzo dobrze, ale wszystkie mają informację. Jak przyjdzie dla nich moment, będą mogły to zrobić. Tak. Gotowa? Możemy zamknąć już tę sesję? Tak. Dziękuję. Dziękujemy i my. To zostaw mnie z Kasią. Kasiu, rozłącz się. Powiedz na koniec, jak widzisz jeszcze Lucynkę? Stoi na wzgórzu przy topolach i mam piękny, duży kosz. Wiatr czesze jej włosy, ma wianek. Jest w swoim miejscu. Szczęśliwa? Bardzo. Świadoma swojej mocy, swojego światła? Tak. Swojego taka życia? Delikatna moc. Tak, miłości, radości, spokoju i mądrości wielkiej. Cudownie. Dobrze, no to czas na nas, Kasiu. Rozłącz się teraz ze wszystkimi i ze wszystkim. Pójdź do swojej przestrzeni. I na jeden. Podnieś swoje wibracje i zregeneruj się. To podniesienie wibracji sprawia, że twoje ciało zaczyna się budzić. A jednocześnie wyrównujesz wszystkie swoje częstotliwości. Harmonizujesz je do najbardziej optymalnych dla siebie wibracji. To jak rodzaj takiego energetycznego spa. Przypomnij sobie o swoim świetle, o swojej mocy, swojej miłości, o tym, kim jesteś w swojej naturze. I na dwa. Wyślij te informacje i te wibracje o tym, kim jesteś i jaka jesteś swojemu ciału fizycznemu. Niech tego doświadczy w 100%. I twoje ciało wibruje już tymi wibracjami w całości. W każdej komórce swojego ciała masz świadomość, kim jesteś. A tymczasem twoje ciało staje się lżejsze i lżejsze. Masz wrażenie, że już jest tak leciutkie, że niemal unosi się ponad łóżkiem, na którym leżysz. Budzisz się coraz bardziej, wraca do ciebie taka codzienna świadomość i gotowa, odświeżona, zregenerowana, zrewitalizowana. Na trzy możesz otworzyć oczy. Jak się czujesz, Kasiu? Wszystko dobrze. Wrócisz do nas, Lucynko? Tak,
tam mikrofon. Chciałabyś coś powiedzieć po tej niesamowitej sesji? Dziękuję za nią. Trochę wzruszeń było. Ale dobra, praca. Myślę, że teraz będzie lepiej. Nie będzie problemów. Tego wszystkiego. Co po prostu było, bo już tak się zmieni. Będę światłem. Jesteś! Lucynko, powiedz, czy coś odczuwałaś w trakcie tej pracy, w czasie sesji? Fizycznie, w ciele? Nie, tylko mi łzy leciały. Się wzruszały. Dobrze, fajnie, bo to też jest część tej pracy, część... Także, wiesz, wypuszcza się to wszystko i ja mam wrażenie, że to już jest połowa metabolizacji, jak takie wzruszenie przychodzi. Powiedz, i tak wiesz, trochę z takim popiskiwaniem, czy chciałabyś opublikować swoją sesję w internecie? Tak, ale z zasłoniętą twarzą. Dobrze, oczywiście, bardzo Ci dziękuję, naprawdę niesamowita sesja. Bardzo, bardzo się cieszę. Dziękujemy Ci niesamowicie. Ja też dziękuję.